ooh, yeah, yeah. And it goes like, ooh, ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. Witamy Was serdecznie na naszym poletku doświadczalnym, które zrealizowałyśmy wspólnie z firmą Vialan. Dzisiaj ze mną Robert, gościnnie. No, bardzo miło znowu zawitać do najładniejszego gospodarstwa w kraju. O, na pewno w tej części Polski. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj, żeby pooglądać, jak się miewa kukurydza. Ale no warunki... Jak widać... Niekorzystne. Dokładnie. Nie, dla kukurydzy, nawet dla rzepaczku, który rośnie naprzeciwko, korzystne. Gorzej właśnie z nagraniem tego. Troszkę nam przeszkadza pogoda, aczkolwiek miło tu było zajechać. I parasolki mamy, także... Jestem w szoku w porównaniu tych 150 km właśnie, jak wygląda kukurydza tutaj u dziewczyn. A u nas, no, u nas praktycznie żniwa kukurydziane za tydzień już się rozpoczną. Tutaj o koszeniu jeszcze przez dobrą chwilę nie ma. Tutaj jednak nie ma mowy. Liście mamy zdrowe, kukurydzę również. Od samego początku, od samego dołu wszystkie listki zielone. Tak, ciężko zdecydowanie znaleźć jakikolwiek uschnięty liść, także no, na koszenie jeszcze będziemy musieli chwilę poczekać. No już by się chciało w sumie, prawda? No tak. Na szczęście cena kukurydzy suchej, jak i mokrej troszkę podskoczyły, także... Ja jeszcze nie sprawdzam. Jeszcze nie sprawdzam cen. W sumie jestem bardzo tego poletka ciekawa. Zapowiada co ono nam się pokaże, to naprawdę duży znak zapytania, ale jestem w dobrej myśli, naprawdę. Fajnie no, to wygląda. Ogólnie jak Ci się to widzi? Sama roślina, bo w sumie nowa w gospodarstwie, prawda? Ogólnie u innych też widziałam, jak wygląda kukurydza. Ale, ale naprawdę fajnie wygląda, jak na tą porę. W sumie inni też, którzy oglądali to poletko, no to na daną porę mówili, że wygląda ono jak w sierpniu, a mamy dzisiaj który? Pamiętasz? 14? 15 września? Chyba 15, także... Chyba 15. Jeżeli będziecie oglądać ten film, 15 to... września, dokładnie. Wiele się na pewno nie zmieni, także nasza kukurydza na chwilę obecną jest cały czas zielona, jeszcze naprawdę, nie wiem, moim zdaniem, mogę się mylić, ale połowa listopada, jak celujesz? Pewnie nie prędzej, sądząc po jej stanie w dniu dzisiejszym, no ale... Kolby naprawdę robił duże wrażenie. Mam porównanie, jak to troszkę wygląda. Niektórych odmian zebraliśmy kolb, także jak już zjedziemy z pola na gospodarstwa, by już nie stać pod parasolkami, także sobie coś pooglądamy je, zaprezentujemy Wam, jak niektóre wyglądają. A później w sumie wszystkie odmiany i tak zweryfikuje nam kombajn. I waga. Dokładnie. Dokładnie. Bo wszystko planujemy zważyć. Przy field view też Wam zobrazować, jak to również było przy siewie. No, sprawdzimy wilgotność, sprawdzimy no, plon, bo to najważniejsze tak. I będziemy mieli wszystko czarno na białym wtedy. Tak, tutaj nie będzie żadnych, wiecie, zawirowań, wszystko będzie czarno na białym, jak ty Robert nam wspomniał. Wszystko zostanie zmierzone, zważone i tak dalej, wszystko zobaczycie, będzie w sumie jak na nowoczesność przystało. No tak, nowym systemem siewu, jak i zbioru od początku do końca. Dobra, także... Na pewno coś jeszcze podegramy z góry, abyście mogli zobaczyć, jak wygląda poletko na chwilę obecną, w dniu dzisiejszym. No i także co? Zjeżdżamy. Zobaczymy się na gospodarstwo. Przenieśliśmy się w nieco suchsze miejsce. Tak, bardziej korzystne warunki. I zobaczcie, na nasze nieszczęście lub szczęście zmieniła nam się pogoda, ładnie wyszło słoneczko. I tutaj mamy w sumie trzy różne odmiany, trzy różne firmy odmian. Na początku tak tutaj z naszej prawej, z Waszej lewej strony mamy na początek LG, później mamy Masa, DKC. Także nie to, że tutaj pozycjonujemy któreś odmiany, ale po prostu sporadycznie wybraliśmy sobie tutaj trzy z odmian. Może kilka słów na temat tychże odmian. Dobra, to popisz się teraz ty. Nie ma co się popisywać, bo tak naprawdę... Może inaczej, to jest faktycznie nowość, także warto o tym powiedzieć.
DKC 38 05. Dla mnie wszystko jest nowością. No tak, u Was po raz pierwszy w gospodarstwie. Jest odmiana, która dopiero w tym roku po raz pierwszy jest posiana na szerszą skalę w gospodarstwach. Odmiana VO260 z potencjałem planowania takich późniejszych odmian jak 260, 70, 80. To jest tak naprawdę hicior tamtego roku na poletkach doświadczalnych, które prowadziliśmy w wielu lokalizacjach. I ten hit to w plonie? Nie, o plonie będziemy gadać. Kombajn pokażę. Ale wtedy na tym poletku, jak to chodziło ogólnie? To wychodziło około nawet 14 ton w przeliczeniu na sucho. Oczywiście po przeliczeniu wilgotności, prawda? Bo zbieramy mokre, a później dzięki kalkulatorowi, który nam tam podstawia, ściąga wilgotność, wychodziło około 14 ton na sucho, także no, rewelacyjny wynik, no, ale też i dobre ziemie tam, gdzie prowadzimy te poletka. Teraz może jako taki pewniak, jako hicior kilku ostatnich. Czyli celujesz, że to będzie numer jeden? Ja po cichu obstawiam, że to będzie na podium, na pewno. Czyli tutaj tak naprawdę mamy pierwsze, drugie, trzecie. A to pokażę już faktycznie waga konkretnie. Ale to jest taki pewniak naszego rejonu, tam bardziej Polski południowo-wschodniej. Zobaczymy, co u nas będzie pewniakiem. Tak, dłuższa, późniejsza odmiana, bo to jest 280. No zobaczymy, jak to wyjdzie. A tutaj coś zupełnie nowego, kompletnie nowa genetyka z firmy Limagren. Tak jak chłopaki z Limagrena podkreślali nieraz, i to się sprawdza również tutaj u dziewczyn. Wypełniona po brzegi, nalana do samego końca. Jedna z pierwszych typowo ziarnowych odmian z firmy Limagren. W sumie tutaj z DKC też mamy ładnie wypełnioną. Tak. Tutaj. I w sumie kolby naprawdę wyglądają konkretnie, także... Nie no, w porównaniu do Podkarpacia, czy Małopolski, czy Świętokrzyskiego, no... Kukurydza Was chyba lubi po prostu, nie? Ciekawe, czy my ją polubimy. Tak, oby tak. Fajnie by było znowu w przyszłym roku zrobić jakieś poletka wspólnie. Zobaczymy, naprawdę jestem mega ciekawa. A jakbyś miał określić każdą z odmian, to co je wyróżnia tak między sobą? Trudne pytanie, aczkolwiek podstawą doboru odmiany dla gospodarstwa, no to trzeba poznać po prostu, dopasować odmianę do warunków, dokładnie tak, do ziemi. Do możliwości, jeżeli mamy gospodarstwa na północy, no to wiadomo, że nie pójdziemy w kierunku 300 FO, tylko bardziej wcześniejszych odmian, na przykład 260. No masa czynników, gleba przede wszystkim. Ale ząbki naprawdę konkretne są. Tak, ale wilgotność tak ziarna na chwilę obecną tutaj u Was to jest około 40%, no na pewno. No tak jak mówiłem, u nas na Podkarpaciu. Ale już coś czuć, że to będzie takie, wiesz, masywne. Bo to mas. Nie, mam tutaj akurat DKC. Zapowiada się naprawdę ładnie, ale podejrzewam, że... Kukurydzy u nas się nie śpieszy. Nie. Spotkamy się pewnie przy kombajnie, nie szybciej niż za jakiś miesiąc tak naprawdę tutaj. Z tego, nie, ja nie mówię. Na razie mamy wrzesień, październik, ale moim zdaniem listopad, może koniec nawet. Mikołaj. Zrobimy sobie prezent. Tak, prezent. Kukurydziany. Tak, złoto. Kukurydziany. Także tak to się prezentuje na chwilę obecną i na moje oko, nawet po długości tutaj wypełnieniu kolb, no naprawdę ciężko jest uwzględnić tutaj top nawet te trzy. U nas te odmiany są naprawdę przypadkowe. Także tak się to prezentuje na chwilę obecną. Mamy 20 kilka odmian, także na pewno... Zwycięzca dłoni się sam. Będzie tylko jeden. Tak jest, ale zobaczymy. Sprawdzimy resztę parametrów, czyli wilgotność ziarna w momencie koszenia i tak dalej. To wtedy może troszkę nam zrobić zamieszania w tabeli. Póki co naprawdę... widzicie, jak u nas wygląda. Dawajcie znać, jak wygląda u Was. Czy już może kosicie, czy się będziecie zabierać za koszenie. Naprawdę. Co u Was króluje. Pozazdrościć kukurydzy rzepaków. Też, bo wyglądają u Was pięknie i no co więcej, no ilości wody, bo jak widać było po butach. No, w ostatnim czasie nie narzekamy, co zresztą widać po pogodzie. Od kilku dni naprawdę intensywnie nas tutaj deszczyk dopieszcza. No i w sumie nie będziemy już przedłużać. Co mieliśmy powiedzieć, to na chwilę obecną, nie wiem, chyba temat wykorzystany. Dokładnie. Czekamy na rozwój sytuacji, pogody i do następnego. Tak. Widzimy się w kolejnym odcinku. Subskrybujcie. Przy kombajnie. Tak. I madze. Subskrybujcie kanał. Lajkujcie. Tak, komentujcie. Do zobaczenia, dziękujemy. Cześć.
And it goes like, ooh, ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you, oh. Every single song tells me we're through.